W sobotę, 25 kwietnia, w Kozienickim Domu Kultury odbyły się otwarte warsztaty literackie. Były one skierowane do osób piszących wiersze i opowiadania. Poprowadził je Andrzej Zaniewski, poeta, krytyk literacki, członek zarządu głównego Związku Literatów Polskich. Podczas spotkania przybyli prezentowali swoje teksty, które następnie poddane były analizie przez prowadzącego. Udzielał on też cennych rad i wskazówek osobom zajmującym się poezją i prozą. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy poetyckiej Erato, działającej w KDK, Halina Markowska-Budniak, Maria Komsta, Zofia Kucharska, Jelena Jasek, Iwona Bittner oraz reprezentant grupy twórczej Wena, także działającej w KDK, Janusz Karaś. Spotkanie poprowadziła Halina Koryńska.